Witam! W tym odcinku przedstawię Wam porównanie dwóch kart graficznych MSI GTX 970 oraz Palit GTX 980 Ti. Jeżeli jesteście zainteresowani porównaniem GTX 950 i 60, zapraszam do tego filmu. Testy wykonałem w tych samych grach i tych samych benchmarkach, dlatego będziecie mieli punkt odniesienia. Zapraszam do filmu. Nvidia GeForce GTX 980 Ti to w tej chwili najwydajniejszy układ z rodziny 900. Czy warto zainwestować tak dużo w kartę graficzną? A może lepiej kupić dwukrotnie tańszego GTX 970? Do testów dostałem GTX 970 od MSI oraz GTX 980 Ti od Palita. Łatwo zauważyć, że GTX 980 Ti jest naprawdę duży i wymaga dużej obudowy. W obu kartach zastosowano efektywny i cichy system chłodzenia z dwoma 10-centymetrowymi wentylatorami. W przypadku GTX 980 Ti mamy trochę bardziej rozbudowany radiator i karta jest wyższa. Przy małym obciążeniu, czyli na przykład przeglądaniu internetu, wentylatory wyłączają się i karty są pasywne. Model GTX 970 został wyposażony w 4 GB pamięci GDDR5. Karta posiada dwa złącza DVI, jedno HDMI i DisplayPort. Natomiast testowany GTX 980 Ti posiada 6 GB pamięci GDDR5, pojedyncze wyjście DVI, HDMI i 3 razy DisplayPort. Przejdźmy do testów obu kart. Najpierw 3D Mark. Ustawiłem go tak, jak widzicie na ekranie. Oto rezultaty. W tym teście GTX 980 Ti uzyskał 3657 punktów więcej. Następnie CS Global Offensive. W tej grze ciężko jest rozegrać podobną akcję, ale ilość klatek na obu kartach jest porównywalna. Teraz czas na Far Cry 4. Przy ustawieniach Ultra na obu kartach dostajemy stabilne 60 FPS-ów bez żadnych spadków. W Falloutie 4 przy ustawieniach Ultra obie karty sprawują się świetnie, osiągając 60 klatek na sekundę. Podczas grania w Wiedźmina 3 w pewnych momentach GTX 980 Ti wykazuje przewagę dosłownie kilku klatek nad 970, co gołym okiem byłoby trudne do zauważenia. Jednak przez większość czasu obie karty uzyskują około 60 FPS-ów.
Jeżeli chodzi o zużycie energii, to prezentuje się ono następująco. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Ceny testowanych kart podane są w opisie i segmencie kart. Pamiętajcie, aby obejrzeć porównanie GTX 950 i 960, klikając w linka. Do zobaczenia!